W naszych górach opawskich można zaobserwować wiele miejsc kultów maryjnych. Jesteśmy przy w tym momencie. Tutaj można zauważyć, jeżeli jesteście uważni, na drzewach bardzo wiele różnego rodzaju zdjęć, obrazków, rzeźb poświęconych Maryi i Dzieciątku Jezus. Natomiast tutaj się wydarzyło coś dziwnego, według mnie wysoce niestosownego. Wszak tutaj w tym miejscu kultu pojawił się po jego lewicy znak taki tutaj. Ja nie wiem, czy to jest stosowne, nie mi się wypowiadać, ale dziwnie to wygląda. Laicyzacja postępuje. Spokojnie mogłoby to przecież stanąć po drugiej stronie, gdzie można byłoby na jednym z tych obrazków, oprócz tego oczywiście informacji o tym, co to jest za miejsce, pokazać tutaj gradację terenu po wielkiej katastrofie ekologicznej, którą mieliście okazję oglądać na zdjęciach Google Earth. Polecam, bo zrobili niesamowity timelapse z 1985 roku pierwszych zdjęć satelitarnych, które Google dostał prawdopodobnie od rządu Stanów Zjednoczonych, bo satelity wojskowe wtedy już latały, i potem połączył to w całość, tworząc niesamowite zdjęcia satelitarne w czasie, które są w stanie pokazać bardzo wiele rzeczy. Czekam na to, aż będzie to nie tyle rocznie pokazane, co miesięcznie. Oczywiście jest to mega trudne, zważywszy na fakt, że cały czas jednak chmury postępują i w obecnej sytuacji zdjęcia satelitarne nie mają najmniejszego sensu, gdyż podstawa chmur i szczyt chmur zasłaniają skutecznie cały obraz, akurat w tym miejscu, gdzie się aktualnie znajdujemy. Pełno tych dziwnych ludków covidowych pęta się po górach. Zostawiałem swoje maski, potem to zostawię, schodząc do śmietnika, wyrzucę, ale jesteśmy w Górach Opawskich. Dzisiaj sprawy lokalne. Wczoraj natknąłem się na dwóch wspaniałych facetów wiarnotówku, strażaków z jednostki Straży Pożarnej Ochotniczej w Jarnutówku właśnie. Jest głosowanie nad budżetem obywatelskim, które trwa w dniach od 17 do 24 maja. I słuchajcie, tutaj kwestia jest związana z składem, czyli zwiększenie mobilności i sprawności OSP Jarnutówek przez zakup specjalistycznego kłada z wyposażeniem. Wspierają nas, pomagają chronić siebie i twoich bliskich, i bardzo wymowna mapa terenu oddziaływania Straży Pożarnej właśnie tutaj, między innymi w Górach Opawskich i na Kopie Biskupie, gdzie jesteśmy. Słuchajcie, ta jednostka, oprócz tego, że są w niej ludzie, których znam i za których ambicje i sprawność fizyczną ręczę, to są ludzie, którzy są w stanie najszybciej zareagować, jeżeli coś komuś przydarzyłoby się właśnie tutaj w Górach Opawskich. A Góry Opawskie to jest coraz popularniejsze pasmo górskie, ponieważ jest ono nierozdeptane, dziewicze. Rośnie nowy las po ostatniej dramatycznej katastrofie ekologicznej tutaj, gdzie zniknęło lekko 70% powierzchni lasu, jak nie 80% powierzchni lasu. Już mówiłem to na zdjęciach satelitarnych. Więc ta jednostka nie dysponuje kładem, który mógłby podjechać z bardzo wielu miejsc, czy do bardzo wielu miejsc na szlakach turystycznych, gdzie zasięg komórkowy jest. Angażowanie LPR-u z Opola, czyli Lotnictwa Ratowniczego Pogotowia Ratunkowego, jest uciążliwe, dlatego że przylot tutaj z Opola helikopterem sądzę, że nie jest szybszy niż 15-20 minut, a z przygotowaniem licząc spokojnie pół godziny. A takim kładem z dołu jednostka OSP mogłaby tutaj dojechać w połowę tego czasu lekko, nie angażując śmigłowca. Więc spokojnie mogę wam polecić tą pozycję w budżecie obywatelskim. No bo panowie się starają po prostu i wierzą w to, co robią. Wczoraj widziałem, jak chodzili po wsi na dole i zbierali w tym celu poparcie. Więc polecam bardzo mocno tą pozycję, jeżeli ktoś to ogląda z Jarnutówka, naprawdę warto. A pozycja jest, nie jest fanaberią, a wręcz musem tutaj, a wiem coś o tym codziennie i wiem, jak bardzo przydatne są takie urządzenia jak kłady. Hej! Krótki raport pogodowy. Widzicie ten front tutaj z ciężkimi opadami deszczu.
w naszych górach. Co prawda w górach aktualnie nie pada. Natomiast dzisiaj na pewno około 11 godziny przewinie się tutaj znowu na nawałnicę. Wczoraj byliście świadkami opadu małego gradu, małej gramatury, ale jednak gradu, więc te kolumnonimbusy, pół chmury pięknie trzące się ponad 10 tysięcy metrów nad poziomem morza, wypluwające na górze przy niskich temperaturach kryształki lodu wywołane pompą, która od spodu u podstawy chmur kolumnonimbusa ciągnie wilgoć do góry, by właśnie potem następnie wypluć ją na górę w postaci, no i zaciąga się niejednokrotnie. Wiecie, jak się w ogóle tworzy grad? To jest bardzo ciekawa rzecz. Jak mamy chmurę, która tutaj u podstawy jest powiedzmy na 500 metrów albo na 1000 metrów, a na górze sięga 11 km, więc to jest kolumnonimbus. I na dole ona zaciąga wilgość, ponieważ ona piętrząc się tworzy pompę niesamowitą, która ciągnie jak odkurzacz od 1000 metrów, w tym przypadku do 11 tysięcy metrów. I teraz jak ona ciągnie tą wilgość, z boku pada deszcz, ona zaciąga ten deszcz z tych chmur, ściąga je do góry, ten deszcz się zamienia, ta kropelka w taką kulkę lodową, po czym ona wypada. I teraz im większa kulka lodowa, a one potrafią być nawet wielkości piłek tenisowych, wyobraźcie sobie, ile taka kulka musi obtoczyć, bo ona wypada tędy, potem znowu jest przez siłę tego, sącą tego cebeka, zasysana z powrotem i ona znowu obtacza się jak efekt kuli śnieżnej, tylko że tu jest efekt oblodowacenia i ona wypada i wpada, wypada i wpada. Zobaczcie, jaką drogę musi przebyć, żeby spaść potem na ziemię, bo ona spada w momencie, w którym ta chmura nie jest w stanie zasnąć jej z powrotem, więc ona po prostu wypada i spada na dół pod cebekiem. Dzisiaj od 11 przez cały dzień będzie padało, oczywiście w przerwach, bo to nie jest powiedziane, że cały czas będzie lało, bo to jest, zresztą, tu jest pogoda bardzo dynamiczna, bo ten front jest taki porwany. Wczoraj załączę za chwileczkę zdjęcia, widzieliście piękne zdjęcie z kamery internetowej, która jest tutaj na schronisku, druga kamera w Prudniku, hen na wieży przy kościele ojców Bonifratrów, więc piękne zjawisko, zaobserwowałem to w Prudniku, zrobiłem zdjęcia z kamer, wyszły dosyć ciekawie, aczkolwiek nie mogłem tymi kamerami za bardzo, więc bardziej regulować. Więc pogoda jest jaka jest. Na sobotę, na niedzielę jeszcze nie mogę zapowiedzieć, ale czuję, patrząc na barometr, że powinno się zrobić ładniej. I tyle z raportu pogodowego.